Zanim doszło do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu wałbrzyskiego, radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Z ust opozycyjnych radnych padły nawet swoiste podziękowania. Panie przewodniczący, ad vocem tego, co pan powiedział, i tutaj też chciałbym poprzeć ten głos, który wcześniej przedstawił pan radny Andrzej Lipiński. To, że zostały wolne środki na ten rok, świadczy tylko i wyłącznie o tym, o czym zresztą powiedziała we wprowadzeniu pani główna księgowa, że ileś zadań nie zostało wykonanych. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie budżetu i takie krótkie podsumowanie, chciałbym powiedzieć, że to był budżet, który był przygotowany przez poprzedni powiat, poprzedni zarząd poprzedniej kadencji Rady Powiatu Wałbrzyskiego. To był dobrze przygotowany budżet. Po zmianie w zarządzie uległ on jedynie w momencie podejmowania go niewielkim zmianom. Dopiero w trakcie roku następowały kolejne przesunięcia. To był dobrze przygotowany budżet i myślę, że dobrze, że zarząd go realizował. Nie podobały nam się pewne zmiany w trakcie roku dotyczące szczególnie zwiększania wydatków bieżących na administrację, co wielokrotnie podkreślaliśmy. Cieszy nas, że te inwestycje, które były zaplanowane, były realizowane, chociaż były pewne opory co do niektórych inwestycji, i cieszy nas, że głos opozycji był uwzględniany. Dziękuję. Po głosowaniu w sprawie przyjęcia sprawozdania powiatowi radni przystąpili do punktu dotyczącego udzielenia absolutorium zarządowi powiatu wałbrzyskiego. Proszę o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatowego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Liczba uprawnionych do głosowania 18, obecnie 15, za 8, przeciw 5, wstrzymało się 2. Absolutorium nie zostało udzielone zarządowi powiatu. Proszę bardzo, pan Krzysztof Kwiatkowski. Z czego wynika, jeżeli na sali nie przebywa dwóch radnych, bo jest nieobecnych fizycznie, nie bierze udziału w pracach Rady Powiatu Wałbrzyskiego? Większość bezwzględna jest liczona od ogólnego stanu, czy od stanu, od stanu? To jest po prostu tylko błąd prawny, bo w ustawie jest napisane, że musi być bezwzględna liczba radnych. No, radny Józef Piksa przebywa w szpitalu, więc nie mógł brać udziału. 8 głosów za, 5 przeciw, 2 wstrzymujące. Szanowni Państwo, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, ja się o to nie boję, Regionalna Izba Obrachunkowa udzieli absolutorium zarządowi, ponieważ budżet został wykonany na naprawdę jednym z najwyższych wskaźników. Zachowanie radnych Platformy to kolejny etap gierek politycznych. Pan Kamil Orpel bardzo chce dostać tutaj fotel starosty bądź wicestarosty. Ja jako Krzysztof Kwiatkowski mówię, że zrobię wszystko, aby tacy ludzie jak pan Kamil nigdy do władzy w powiecie wałbrzyskim nie doszli, bo będzie to katastrofa w drogach publicznych i katastrofa w starostwie powiatowym. Szanowni Państwo, przysłuchiwałem się wypowiedziom pana Kamila Orpla, który mówił o środkach pomocowych z PROW-u. Muszę Państwa zasmucić, ten człowiek nawet ze zrozumieniem nie przeczytał, o co tam chodzi. Nie ma o tym zielonego pojęcia. Udowodnimy Państwu, że budujemy drogi z PROW-u, przy czym wnioski są składane na wspólną realizację z wójtem Czarnego Boru.
Pan Orpel jak zwykle, ktoś mu napisał coś na kartce, ale nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi, ale to są standardy, które obserwujemy już tu od dwóch kadencji. Obserwujemy to, że się mówi, że zarząd jest nieudolny, bo proszę Państwa, zrealizował zadania z wolnych środków. Proszę Państwa, wolne środki to 4 100 000, które otrzymaliśmy, a 4,5 miliona zostawiliśmy, więc panie Orpel, 320 tysięcy zostawiliśmy więcej niż otrzymaliśmy. Pan Orpel jak zwykle zapomniał, że w 2014 wzięto kredyt, prawie 2 600 000, my nie wzięliśmy nic. To są takie porównania. Szanowni Państwo, zmieniamy powiat dla mieszkańców. Ta koalicja pracuje dla mieszkańców, a nie dla prezydenta miasta Wałbrzycha. My reprezentujemy tutaj interes mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, a nie interes ugrupowania politycznego, które podąża, nie wiem, po równi pochyłej, stacza się w dół i tak naprawdę za rok podejrzewam, że przestanie istnieć. To są ich ostatnie chwile, kiedy mogą głośno porozmawiać. Proszę również zwrócić uwagę na poziom dyskusji na sali. Absolutorium udziela się z tytułu wykonania budżetu. A o czym opowiada pan Kamil Orpel? Ano opowiada o tym, że wicestarosta, który zarządza drogami, wypowiada się o drogach zamiast starosty. No szanowni państwo, no tak się organizuje pracę, że u nas każdy pracuje i odpowiada za to, co ma powierzone. No rozumiem, że w zarządzie, w którym byłby Kamil Orpel, to on by był mózgiem całej operacji. I to on by odpowiadał za Andrzeja Lipińskiego, tak? No nie wierzę w to. Znam pana Andrzeja Lipińskiego i wiem, że za swoje działki odpowiadałby sam. Nic się nie stało. Ten zarząd nie będzie odwołany z tytułu dzisiejszego głosowania, ponieważ wszystkie wskaźniki, przepisy prawa wskazują, że Regionalna Izba Obrachunkowa udzieli zarządowi absolutorium. Ja wstrzymałem się, jeżeli chodzi o udzielenie tutaj absolutorium zarządowi powiatu. Stwierdzam, że oczywiście, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu, to ta realizacja przebiegała dosyć sprawnie i muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o budżet za rok 2015, no to były założenia, które przygotował jeszcze poprzedni zarząd w osobie pana Józefa Piksy, mojej skromnej osoby i pana Arkadiusza Muchy, więc to była kontynuacja, realizacja akurat zadań, które my przygotowaliśmy, a obecny zarząd realizował to w 2015 roku. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię udzielenia tego absolutorium dla zarządu, ja uważam, że jest wiele tematów, które nie zostały zrealizowane przez zarząd w sensie takim bardziej ekonomiczno-administracyjnym. Ja już wypowiedziałem się na temat pana starosty Jacka Cichury. No niestety, pan starosta Jacek Cichura nie udziela nam odpowiedzi dosyć często o akurat kwestie dotyczące tego zarządu i ciągle będę powtarzał, że zarządem jednak kieruje pan wicestarosta. Pan wicestarosta Kwiatkowski i nie ma akurat tutaj tematów związanych z tym, że pan Jacek Cichura jest tak świetnym menadżerem. Ja rozumiem, że można się uczyć, ale to już rok minął i powinny być podejmowane pewne decyzje takie, które były satysfakcjonowały nas wszystkich i nie zarówno koalicję, jak również i opozycję. Pan Jacek Cichura może i słucha, ale pan Jacek Cichura nie realizuje tematów, które są związane akurat z gminami. Tych potrzeb jest znacznie więcej i to jest na zasadzie takiej, że my wydzieramy od zarządu pewne decyzje, które później są realizowane w powiecie wałbrzyskim. Dlatego akurat moje stanowisko było takie, żeby tutaj w tym temacie się wstrzymać. A jeśli chodzi o budżet na rok 2015, to jak pan się odniesie do tego? Panie redaktorze, ja głosowałem za sprawozdanie z wykonania budżetu. Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej również komisja podjęła taki wniosek. Muszę powiedzieć, że to, co już mu powiedziałem wcześniej, ten budżet był realizowany przez obecny zarząd, ale całe podwaliny dotyczące akurat budżetu na rok 2015 przygotował poprzedni zarząd z moim skromnym udziałem i pana Józefa Piksy i pana Arkadiusza Muchy. Te tematy, które zostały przygotowane dotyczące dróg, ale nie tylko dróg, opieki społecznej i oświaty, zostały realizowane przez zarząd w 2015 roku.
I tutaj tak na dobrą sprawę nie można było się przyczepić do jakichś konkretnych spraw. Nie było jakichś afer związanych z tym, że środki pomocowe gdzieś tam przepadały, a wręcz przeciwnie, no, przygotowaliśmy pewne podwaliny dotyczące akurat pozyskiwania środków finansowych z ministerstwa na tak zwane powodziówki. Zrealizowano też schetynówkę, w związku z tym mówimy również o obwodnicy Czarnego Boru, która jest realizowana. W tej chwili już ten trzeci etap. Ja się cieszę, że akurat to jest, bo to zasługa jeszcze poprzedniego zarządu. Natomiast no, w kwestiach innych różnimy się, mamy inne stanowiska i dlatego takie decyzje. Bo nic się nie stało, zarząd pracuje nadal. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała nam oczywiście pozytywną opinię. Komisja rewizyjna jak najbardziej pozytywną opinię. Pozytywną opinię było też udzielone przez Komisję Budżetu oraz Komisję Oświaty. No cóż, Regionalna Izba Obrachunkowa odrzuci tą uchwałę. Co mogę powiedzieć? Jest mi troszeczkę przykro, że ludzie, którzy przyszli do powiatu po to, żeby działać i pracować na rzecz mieszkańców, realizują zadania polityczne swoich ugrupowań albo też satelickich ugrupowań. Bo przypominajmy sobie, że radni, którzy mienią się osobami spoza polityki, spoza są w klubach i realizują tak naprawdę te programy. Przyszliśmy tutaj, Szanowni Państwo, po to, żeby pracować i będziemy dalej realizować te zadania. Nic się wielkiego nie dzieje. Takie przypadki w powiecie wałbrzyskim już miały miejsca. No cóż, nie przejmujemy się. Dzisiejsza krytyka mojej osoby oczywiście była niekoniecznie zasadna, chociażby dlatego, że dzisiaj ocenialiśmy cały zarząd, a nie moją osobę. Radni zapominają, że starosta ma kilka funkcji, bo przede wszystkim oprócz tego, że reprezentuje powiat na zewnątrz, jest też oczywiście przewodniczącym zarządu powiatu, jest też oczywiście radnym i kierownikiem jednostki organizacyjnej. Poruszane na kwestiach były tematy chociażby ze zwiększeniem wydatków, Szanowni Państwo, w starostwie, chociażby o zatrudnienie ludzi. Szanowni Państwo, no nie pozwolimy sobie, żeby ludzie z wieloletnim doświadczeniem pracowali na najniższą średnią krajową tylko dlatego, że komuś się tak podoba. Chcieliśmy urealnić płace, chcieliśmy pokazać, że możemy iść do przodu. To też są wskaźniki inflacji, to też jest godne życie, a tak naprawdę populizm, który płynął, jest dla mnie zatrważający. W tamtym roku udzieliliśmy absolutorium poprzedniemu zarządowi, dzisiaj oczywiście radni się, niektórzy wstrzymali, mieli oczywiście takie prawo, natomiast jeszcze raz podkreślam, my tu przyszliśmy dla mieszkańców i będziemy dalej pracować dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. Nie identyfikuję się z tym, jak pracuje zarząd powiatu wałbrzyskiego, nie identyfikuję się z tym, jak pracuje starosta Jacek Cichura. Starosta, który podczas posiedzeń zarządu, kiedy podejmowane są bardzo ważne decyzje dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, jest nieobecny, jest w ogóle poza starostwem powiatowym. Starosta, dla którego tak naprawdę najważniejsze są wyjazdy, najważniejsze są spotkania partyjne, najważniejsze są delegacje. Głosowałem również przeciwko udzieleniu absolutorium za rok 2015, ponieważ uważam, że jeśli mówimy tutaj o wykonaniu budżetu, mimo wszystko był to budżet niewykorzystanych szans. Mimo wszystko w 2015 roku można jeszcze było bardziej efektywnie skupić się na chociażby pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Głosowałem przeciw udzieleniu absolutorium zarządu powiatu wałbrzyskiego, ponieważ w mojej ocenie, a także moich kolegów z klubu Platformy Obywatelskiej, ten zarząd nie wykonywał właściwie swojej pracy podczas w ciągu zeszłego roku. Konkretny przykład, dlaczego nie sprawował właściwie swojej pracy? Tych przykładów było wiele. Jednym z takich przykładów było to, że to był rok niewykorzystanych szans. W zeszłym roku zarząd powinien przygotować się między innymi do pozyskiwania i aplikowania środków z funduszy Unii Europejskiej na ten rok. Jedyną okazją na zdobycie w całej perspektywie tegorocznej środków na budowę dróg w latach 2015-2020 to był ogłoszony w tym roku w marcu konkurs na budowę, przebudowę dróg wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Zarząd w tej kwestii nie przygotował się. Gdyby nie inicjatywa wójta Czarnego Boru oraz burmistrza Głuszycy, powiat by nie złożył aplikacji ani o jeden kilometr drogi. Gdyby dobrze się przygotować i przepracować poprzedni rok, gdyby przeanalizować, jakie są potrzeby, gdyby porozmawiać z włodarzami poszczególnych gmin i przyjąć wspólny
wspólny plan realizacji inwestycji na terenie powiatu wałbrzyskiego. W perspektywie 2-3 lat można by było wybudować 25 km dróg przy finansowaniu zewnętrznym na poziomie ponad 60%. Tego zarząd nie zrobił. Poza tym kolejną przyczyną, dlaczego głosowałem przeciw, było złe decyzje, jeżeli chodzi o samą organizację pracy i zarządzanie starostwa. Konsekwencje miesiąc za miesiącem zarząd powiatu wałbrzyskiego proponował zmiany w budżecie, której efektem było zwiększanie wydatków na administrację, na starostwo powiatowe. Zwiększyły się w przeciągu ostatniego roku prawie o 500 tysięcy wraz z pochodnymi koszty wynagrodzeń w starostwie powiatowym. Liczba etatów zwiększyła się z 69 na początku 2015 roku. W tej chwili jest planowane 88 etatów. Więc widać wyraźnie, że zarząd po pierwsze nie ma pomysłu na to, w jaki sposób zarządzać powiatem, realizować cele, a ma pomysł na to, jak zwiększać wydatki. Przypomnę, że poprzedni zarząd powiatu wałbrzyskiego, na czele którego stał pan Józef Piksa, w którego składzie zasiadali również Andrzej Lipiński, Arkadiusz Mucha, zastał budżet powiatu wałbrzyskiego w bardzo ciężkim stanie. 9 milionów. Tyle brakowało do domknięcia budżetu w 2013 roku, gdy Wałbrzych odzyskiwał Grodzkość, a powiat wałbrzyski, 8 gmin powiatu wałbrzyskiego została na nowo utworzona jako powiat ziemski. Pomimo tego w wyniku ciężkich wyrzeczeń niejednokrotnie udało się ten budżet zamknąć i zostawić w 2014 roku kolejnemu zarządowi ten budżet w komfortowej sytuacji.